Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, jedna uwaga, Panie Ministrze, postawmy sprawę uczciwie i wróćmy do tematyki debaty. Pan minister mówi, że nie można przenosić sędziów, bo jest zasada nieprzenaszalności sędziów. No, Panie Ministrze, jakżeż? No przecież podstawowym argumentem, jaki padał z tej trybuny w związku z debatą wcześniej, którą toczyliśmy, było to, że wychodził minister, pan minister Gowin i mówił jasno i wyraźnie, jeżeli to będą wydziały zamiejscowe sądów rejonowych większych, to będę miał możliwość przesuwania sędziów w zależności od zapotrzebowania. Więc proszę nie mówić, że w tym zakresie, kiedy stworzyliście te wydziały zamiejscowe, wiąże państwa zasada nieprzenoszalności sędziów w tym zakresie. Nie wiąże was i właśnie moglibyście ich przenosić. Tylko co to pokazuje, że ich nie przenosicie? Że nie było takiej potrzeby. Czyli że tak naprawdę to zapotrzebowanie pomiędzy tymi sądami rejonowymi małymi a dużymi było rozłożone prawidłowo. Dlatego sędziów nie przenosicie. I to jest właśnie dowód koronny tego, że ta reforma była kompletnie niepotrzebna i że w związku z tym nie jest żadną reformą. Dziękuję.